Witam w poradniku, w którym przedstawię prosty sposób na zrobienie własnej mapy. W tym celu będą nam potrzebne trzy programy: Mapotero, Photoscape oraz GIMP. Dwa ostatnie bez problemu znajdziemy w wyszukiwarce Google. Mapotero zaczerpnąłem z pomorskiego forum eksploracyjnego. Tutaj znajdziemy najnowsze wersje tego programu. Tak więc, musimy zacząć od wejścia na stronę maps.geoportal.gov.pl, wyszukać interesującą nas miejscowość, nasz rejon. Wpisujemy skalę 1 do 10 tysięcy, wybieramy raster i musimy tutaj zacząć od tego, aby wpisać współrzędną x oraz współrzędną y, które będą nam potrzebne, abyśmy mogli wpisać te koordynaty do programu Mapotero. Interesuje nas przede wszystkim lewy dolny róg. Zaraz pokażę, jak to działa w samym programie. Program Mapotero jest programem, dzięki któremu będziemy mogli w bardzo szybki sposób ściągnąć interesujące nas mapy oraz zapisać je na dysk. I mówię tutaj o naprawdę rozległych powierzchniach. Mianowicie, wcześniej wpisane koordynaty x oraz y wpisujemy w pole lewy dolny róg. Następnie wybieramy ilość metrów na piksel oraz bok segmentu. Segmentem będzie każdy z kolejnych obrazków, który aktualnie będzie 3000 na 3000 pikseli. Następnie ustawiamy obszar mapy, który chcemy, żeby nam program ściągnął. Wybieramy tutaj powiększ i E oczywiście oznacza East. I tak, powiększamy 10 km na wschód oraz powiększamy 10 i dwukrotnie jeszcze nacisnąłem jedynkę i razem 12 km na północ. Czyli zrobimy sobie mapę 10 na 12 km. Następnie wybieramy warstwę. Wybieram oczywiście tutaj topo. Topo 1092 oznacza, że będzie skala 1 do 10 tysięcy według norm panujących od 92 roku. Klikamy. Aha, jeszcze ustawienia. Tutaj wybieram nazwę, do której będzie cyferka po kolei dodawana. Oraz rozszerzenie, tutaj polecam, żeby brać PNG. Z tego co słyszałem, sobie lepiej radzi z bardziej obszernymi plikami. Naciskamy OK. No i następnie pobierz. Jest to bardzo czasochłonne, dlatego ten krok już tutaj pominiemy. Mapy nam będą się ściągały po kolei do folderu głównego Mapotero, do folderu Download. No tutaj już mam trochę jakichś śmieci, a to są moje próbki. Próbka 1, próbka 2 i tak dalej. Terenu, który sobie wybrałem. No, skopiowałem je sobie i tutaj skopiowałem do folderu mapy. Tak będzie najłatwiej. W przypadku, gdyby wystąpiły w trakcie ściągania błędy, ponieważ czasami Geoportal nie współpracuje z nami i trzeba ściągnąć mapy ponownie, to wtedy wystarczy uruchomić program ponownie z tymi samymi koordynatami, kliknąć pobierz, program sam zastosuje, sam się zorientuje, że niektóre części zostały ściągnięte i uzupełni o te, których brakuje. A więc w folderze mapy mam wszystkie próbki i teraz przechodzimy do uruchomienia programu Photoscape. Mając uruchomiony program Photoscape, wybieramy łączenie. Następnie przechodzimy do naszego interesującego nas folderu. U mnie tym folderem jest mapy znajdujące się na pulpicie. Komputer musi to sobie przetworzyć. Jak widać, mam 16 próbek. Pierwszy nie liczymy, bo to jest plik finalny. Mam 16 zdjęć.
Zaznaczam, trzymając Shift, wszystkie i przerzucam tutaj na górny panel. Po tym, jak te wszystkie zdjęcia się załadują, proponuję tutaj... Mamy tutaj jeden wielki miszmasz. Aby nad nim zapanować, wybieramy tutaj checker. Następnie wybieramy cztery kolumny. I mapa nam się ładnie po kolei ustawiła. Dlaczego cztery kolumny? No ponieważ 4 razy 4 to będzie 16. A 16 próbek właśnie mamy. Następnie zapisujemy. Wybieramy nazwę. Proponuję ponownie zapisać jako PNG. I zapisujemy ze 100% jakością. Zanim zaczniemy bawić się już z klejoną mapą, wpierw musimy dokonać pewnych przygotowań. Mianowicie musimy przygotować ramki, na podstawie których będziemy tworzyli siatkę oraz nazywali odpowiednio te ramki, żebyśmy mieli współrzędne. A więc zaczynamy od nowego pliku. Szerokość. Tutaj będziemy wybierali szerokość 5 mm. A wcześniej musimy ustawić tutaj 300 dpi. 5 mm. Długość 400. Dlaczego rozdzielczość 300? Ponieważ kiedy już będziemy drukowali mapę, zależy nam na tym, aby jakość była naprawdę dobra tego druku i przede wszystkim też to, że ramki, które tutaj wytworzymy, muszą mieć tę samą rozdzielczość co mapa. W tym momencie, kiedy ustawimy 300 dpi, to przy skalowaniu mapy też będziemy musieli ustawić 300 dpi. Ale to w dalszej części omówię, jak to dokładnie, jak proporcje przy skalowaniu zastosować. Teraz. Kolory, które proponuję do wykorzystania przy malowaniu ramek, jest to taki jasny szary E9, E9, E9 oraz ciemny szary 4F, 4C, 4D. Ładujemy je sobie tutaj na panel. Zacznijmy od ciemnego, wybieramy ołówek, dość duży, lewy kontrol, przybliżenie i zwyczajnie marzymy. Kiedy już mamy tutaj większą część pomalowaną, tak naprawdę w tym momencie podejmujemy decyzję, w jakiej skali będziemy robili naszą mapę. Ja pokażę, jak należy zrobić mapę w skali 1 do 30 tysięcy na podstawie zdjęć mapy topograficznej, którą ściągnąłem, w skali 1 do 10 tysięcy. A więc, taka nasza ramka, jej długość musi mieć 33,3 najlepiej milimetra. Żeby to były 33 mm, to tak, wybieram sobie tutaj milimetry i idę wskaźnikiem. W lewym dolnym rogu ekranu tutaj będzie widoczne, ile to jest milimetrów. Szukam 33,3, świetnie, to są te okolice. Wybieram ołówek, jaśniejszy kolor, mały piksel, tak żebym mógł sobie zaznaczyć. To jest 33,3. To w 33,4 zaznaczymy już szarą linię. Wybieramy trochę większy pędzel i możemy na całego już tutaj zamazać.
ważną rzeczą, na którą teraz musimy zwrócić uwagę, jest długość ramki w pikselach. Mam tutaj wybrane piksele. W lewym dolnym rogu ekranu widzę, że granica ciemnego pola to jest 393. Tutaj patrzymy, 393 piksele, więc szary, ten jaśniejszy szary musi też mieć 393 piksele. Przechodzę. 390. Mam. Czyli znajduję się na 786 pikselu. Czyli wybieram ciemniejszy kolor, ołówek. 786, czyli na 787 zaczynam mazać linię. Kiedy już to zrobię, wybieram tutaj z przybornika zaznaczenie. Przechodzę do skrajnie lewego górnego ekranu. Chwytam pierwszy piksel i przeciągam zaznaczenie. Zaznaczone. OK. Ctrl C, Ctrl V. Łapię lewym i przeciągam aż do tej granicy. Ponownie Ctrl V i tak dalej, aż do samego końca. Kiedy mamy już gotową ramkę, wybieramy plik, zapisz jako ramka pion, wybieramy rodzaj jako XCF, żebyśmy w późniejszym czasie mogli to wykorzystać jako warstwy. I tak oto mamy ramkę pionową. Teraz klikamy prawym przyciskiem, wybieramy obraz, przekształcenie i robimy obrót o 90 stopni w lewo. Koniecznie w lewo. Dlaczego w lewo? Ponieważ kiedy będziemy już nakładać ramki na naszą mapę, będziemy nakładać je od lewego górnego rogu mapy. Ma to takie znaczenie, że tutaj, kiedy tworzyłem te ramki, zrobiłem je dość na wyrost, zrobiłem je aż na 40 cm i był to ślepy strzał. Nie mam pewności, że ta końcówka tutaj, która aktualnie znajduje się po prawej stronie, konkretnie ostatni jasny, szary kolor, ta ramka ma dokładnie 393 piksele, więc muszę pozostać przy pewnej ramce, pierwszej, która wiem, że ma 393 i ją będę układał jako ramkę poziomą, dociskając, znaczy układając przy lewym górnym rogu ekranu mapy, rogu mapy. I w tym momencie bierzemy plik, zapisz jako ramka poziom, to samo rozszerzenie, zapisujemy i tak oto mamy gotowe ramki do mapy.